Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry. Gramy w Titan Quest, kolejny odcinek z tej gry. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni, czyli tutaj, przy tej fontannie w górnym obozie demonów. To jest tutaj. Tutaj się już zrespiły jakieś stworki. Drogą idziemy tędy. Tutaj wszystko obadaliśmy w poprzednim odcinku. Zabiliśmy pająka, który przysporzył nam sporo kłopotów. Tutaj jeszcze już przy, przepraszam, przy włączeniu odcinka, włączeniu gry, jeszcze zanim zdążyłem odpalić nagrywanie, pojawiło się dwa stworki, które trzeba było rozgromić, ale to nie było większym problemem. Idziemy dalej. Idziemy dalej, mam pusty plecak. Dzisiaj w planie jest wbicie levela, to raz. No może wykonanie któryś z tych zadań. No mamy tych zadań sporo. Na razie nie wiadomo, gdzie to trzeba zrobić. Idziemy przed siebie, zobaczymy, co nam los przyniesie. I czy dzisiaj postawi przed nami jakieś stwory, które będą trudne do zabicia. O, tutaj jakiś lepszy się pojawił. No i piękny start, po prostu piękny start. Na dzień dobry dostałem w pierdziel. No tak. Dobra, trzeba się przyłożyć do grania. No kurde. To coś strzela z taką prędkością. Dobra, zbierzmy sobie nasze... O, skubany. Dobry był, nie przyłożyłem się, nie doceniłem przeciwnika, totalnie nie doceniłem przeciwnika i na dzień dobry umarłem. No cóż, bywa i tak, mógłbym w sumie to wyciąć i odpalić od nowa, ale po co? Tak się stało, jak się stało, no nic na to nie poradzę. Nie przyłożyłem się. Zaskoczył mnie na dzień dobry. Nie sądziłem, że takiego silnego stworka mi tu postawią na dzień dobry. On na dwa strzały mnie zgarnął, zanim zdążyłem się wylecieć. Dobra, może to jeden, pierwszy i ostatni w tym odcinku taki groźny. Ostrze Hadesu ognia, proszę bardzo. Pierwszy i ostatni w tym odcinku taki, który przysporzy nam kłopotów. Wilka mi zabijają niestety, bo wilk jest nieodporny na ogień. Już został zabity. Powalczymy bez niego na razie, bo nie opłaca się go właśnie... Nie opłaca się go tu wskrzeszać, bo i tak padnie. Jeszcze zanim zabije ostatniego prawdopodobnie. Teraz możemy go zawołać. Idziemy dalej, tu są stwory. O, tutaj do nas strzela ta wieża. Oj, jeszcze stoję na celowniku kolejnej. Dobra, tu jestem w miarę bezpieczny. Żadna z tych wież mnie nie trafia. Rozwalimy najpierw tą, teraz tą. Części mechaniczne wypadły, fajnie. Chociaż też ich mamy już dużo. Przywołajmy wilka. I zobaczymy, co dalej. Nie mam many na razie. Tutaj gra Dolina Żałoby. Tutaj gra nie tyle, że zrobiła się jakoś wyjątkowo trudna, ale już trzeba się troszeczkę koncentrować bardziej na graniu. Już nie ma takiego na hura, jak to zrobiłem przed chwilą i padłem bardzo, bardzo niefortunnie w pierwszej minucie. Co to za bestia? To te zionące ogniem. Czy nie? Chyba nie. Albo jeśli tak, to nie zdążył zionąć ogniem. Chodź tutaj, kolego. Zobaczymy, co ty potrafisz. No, nie zdążyliśmy zobaczyć, co potrafisz. Nie, on nie zionie ogniem, on jakieś takie dziwne ruchy wykonuje. Ale ogólnie daliśmy mu radę. O, jeszcze jeden jest. Powolny jest, także spokojnie można uciec. Jest ich tu kilka jeszcze, także rozwalimy sobie ich wszystkich. Tu widzę fontannę, jedną, drugą. Widzę też jakąś jaskinię. Tu jest jakaś nekromanteon, proszę bardzo, brzmi ciekawie. A wy co tu robicie pod ziemią? Halo, panowie. Dobra, jeden padł, drugi padł, no i trzeci padł. No jakby mnie wszystkie trzy dorwały tak w kręgu, to możliwe, żeby mnie też zabiły. Co tu jest? Kapliczka biegłości, weźmiemy. Miło. Z jej strony, że tu stała... O, skrzynia nie z tego świata, proszę bardzo.
palec Harona do rzucania. No, to tak nie bardzo dla nas. Tu jest... Dobra, tu jest fontanna, ale na razie do niej nie podejdziemy. Na razie zobaczymy, co jest tutaj. Aha, tutaj ten nekromanteon jest... Jednak trzeba tamtędy przejść. Dobra, tutaj prawdopodobnie nic nie będzie ciekawego. Teren będzie zamknięty. I tak musimy tamtą drogą przejść. Tak mi się właśnie wydaje. Ta fontanna to jest w ogóle gdzieś tutaj po drugiej stronie. Oj, wlazłem w sam środek, nie zauważyłem. Patrzyłem na mapę. Kole się stali, no ale nie na tyle groźni, żeby nam sprawili jakąś niefortunną przykrość. Nie to, co ten bohater na samym początku, który nas załatwi bardzo łatwo. No cóż. Zdarza się. Nie gramy w trybie hardcore żadnym, także śmierć nie jest jakaś dla nas bardzo uciążliwa. No troszkę dumę. Tutaj Ereb. Troszkę na dumę wpływa i no. Nie jestem zadowolony, jak ginę, ale no, biegną wszyscy naraz. To nie był dobry pomysł. Przyciągnąłem ich naprawdę dużo teraz. A nie, na szczęście tamci nie zdążyli dobiec, o ile biegną w ogóle. Dobra, bez sensu było do nich strzelać. A ciekaw jestem, czy przybiegną taki kawał. Ale jednak, znaczy, to chyba był on, bo był nadgryziony lekko. Dobra, weźmy ich tutaj też ogarnijmy. Jeszcze jeden. Ci nie są groźni. Najgroźniejszy jest taki, co ma zielone ręce. Tak to nazwijmy. Jest taki jeden koleś, który jest dla nas dosyć groźny. Tutaj wszędzie są te znaki takie dziwne. Nie wiem, co one oznaczają tak do końca. Chyba zaczęło od tego momentu w tej jaskini, gdzie tam znaleźliśmy takie coś. Grobowcu. Nie pamiętam do końca, czy to była jaskinia, czy grobowiec, no ale coś takiego. Chodźcie tu, panowie. O, wszyscy naraz. Nic ciekawego nie wypadło. W ogóle nic nie wypadło. Znaczy nie, no wypadł jakiś biały topór. Tutaj Onuce Pegaza. O, to może być... Aha, tu są tu jest ten palec Harona, ale to nie jest od żadnego seta. Utrata witalności. Może zamiast łuku takie do rzucania? Palec Harona. Nie wiem. Aha, to on w ręku tutaj posiadam, tak? I takie gówienko małe. Zostajemy przy łuku. To sobie zostawmy, a to... Brokatowe Onuce Pegaza. Plus 17 do ruchu. A to mamy tak samo. No ale inteligencji nie mamy, żeby to w ogóle założyć. Także nie ma co nad tym się zastanawiać, skoro i tak tego nie możemy używać. Dobra, kolejni padli. Dosyć szybko. Tu jest jeszcze jakiś wartownik. Zostawiłeś coś? Zbroja. Zbroja siły. Nie szczególnie nas interesuje. Dobra, wszyscy. Wilki dają radę im. Dosyć duże obrażenia im zadają. Duży eliksir. Żelazny dysk, cokolwiek to jest. Wypadł mu dysk. Taki żart. Znaczy, jak komuś wypadnie dysk, to nie jest mu do śmiechu pewnie. Dobra, co tutaj? Tutaj cały czas te same stwory. Dobrze, bo łatwo je zabijać. Powiedział i umarł. Tak się to powinno skończyć. Tam jakieś latadła są u góry. O kurde, tą falą mnie próbował tam dorwać. Ty dziadu. Czy ty zadajesz obrażenia duże? Nie. Nie mogę w nich strzelić. Nie ma tak łatwo. Tam jest więcej tych latadeł. Czy
trzeba uważać na te miksturki. Na ilość życia. O, może tak, na ilość życia, jaką posiadamy w danej chwili. O, tak jak teraz. O, i przycięło mi grę dosyć mocno. Nie wiem, o co chodzi, ale... ale wszystko gra dalej. Dobra. To jest jakaś ścieżka. Nie wiem, czy trafiam w kogokolwiek. Trafiam, teraz trafiam. Ohoho. Mnie tu trucizną pociągnęli. Dobra. Zabolało, zabolało, ale idziemy dalej. Są te płonące, rzucające fireballami, nie płonące, bo one nie płoną same w sobie, chociaż może i też. Już mi wilka zabili. Ale możemy drugiego przywołać, okej. Coś ciekawego, ochronna kolia, nie. Dobra, schodzimy do Nekromanteonu. Strach się bać. Brzmi ciekawie. Tak, jakiś dziad mnie rzuca. Jeszcze ty. O kurde, o kurde. Co to za dziadostwo we mnie tam strzelało? No, poszukajmy tego maga, który do nas strzelał. Chyba, że to nie maga. Ale coś do nas rzucało te ogniste kule z góry. O, tutaj jest quest. Kościsty stwór, karmiciel dusz. Dobra, tu jest jakiś boss, którego trzeba zabić. Boss, mini boss, będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Spróbujmy sobie oczyścić pole dookoła, żeby nam te stworki małe nie zawracały gitary. Same w sobie może nie są groźne, ale jak pojawi się... co to jest? Nie. Jak się pojawi boss, czy tam mini boss, jak zwał, tak zwał, to może być groźnie. Pozabijajmy je tu wszystkie. Okej, teraz tu. Banderola esencji, tego też nie chcemy. Nie wiem, czy będę się udawał w najbliższym czasie do jakiegoś kupca. Pewnie tak, bo pewnie na bosie miksturki zużyjemy. W dużych ilościach. Na pająku nam poszło naprawdę ich bardzo dużo. Ale kto wie, nie wiadomo co to, nie wiadomo co to za stworek tam siedzi. Kości i kościotrup, nie pamiętam co to było. Kamienny stwór, karmiciel dusz. Okej. Trzeba będzie tego karmiciela tu ogarnąć. Cały czas się staram na pełnym życiu tutaj działać, żeby nie zostać zaskoczonym z zaskoczenia. O, łazi tam jakiś szkieletek. Dobra, najpierw oczyścimy sobie tutaj teren. Spróbujmy go nie przyciągnąć. Spróbujmy go tu nie przyciągnąć za wcześnie. Dobra, chyba mamy wolny teren. Dosyć szybko mu znika życie, dobra. Może nie będzie taki trudny. Wilki go zabiją same w sobie. Dobra, kościół nie był straszny. To jest zadanie poboczne, jakie zostało zaktualizowane. Pomóż cieniom uwięzionym w świątyni. Okej. Musimy znaleźć uwięzione cienie. Nie wiem, czy są tutaj, czy to jest ta świątynia. Możliwe. Przeglądamy wszystkie pokoje, poszukamy cieni. Dobra, tutaj nie ma nic. Co my dostaniemy w ogóle za to zadanie? Magiczny zwój i 34 tysiące punktów doświadczenia. Okej. A, tu jest. Podargę? Świątynna pomocnica. Enobius nie miał pojęcia, jak nisko upadły te demony. Przyprowadziliśmy to coś, tę bestię, która zginęła z twojej ręki, tę bestię, która karmieni nami cieniami. To było straszne.
Straszne. Z początku mogła pożerać tylko jednego dziennie, ale z czasem urosła i wzrósł jej apetyt. Moja kolej nieuchronnie się zbliżała. Co za los, tylu straciliśmy. No i okej. Zadanie wykonane. Trochę nam levela tutaj wpadło, jak widzimy. Zwój słabości. Falą energii uderza w otaczających wrogów, osłabiając ich fizycznie i zmniejszając obrażenia zadane przez ich broń. Okej, mamy dwa zwoje w tym momencie. Nie używam, ale mamy. Tu jest jeszcze jakiś. No dobra, pokonaliśmy ich. Tutaj tu są. O, tu jeszcze skrzynie jakieś pilnowali. No właśnie, dawać skarby. Żadnych skarbów tutaj nie było. Sporo złota. Nie wziąłem tej miksturki. Wracaj, wracaj, dobra. Tutaj też sporo złota, także zgarniemy i biegniemy dalej. Tu jest, tu jest jeszcze jedna komnata, której nie zwiedziliśmy, czyli ta. Jeszcze parę stworów do zabicia. Okej, jeszcze ty. Chodź, chodź, chodź. A tu jest w ogóle jakieś przejście bokiem. Dobra, zaraz zobaczymy, co to jest. Jeszcze tutaj jest jakieś pomieszczenie, okej. Ale to wszystko, bo tutaj już nic więcej nie ma. Można było tędy przejść po prostu. Zajść tego stwora od tyłu, chociaż nie było większego znaczenia. Dobra, czy to wszystko? Zobaczmy na mapie. Tak jest, ogarnęliśmy całość, możemy stąd wychodzić. Zadanie wykonane. O, tu coś wypadło. Bransoleta badacza, proszę bardzo. Coś niebieskiego się pojawiło. Czego nie mamy? Inteligencji nie mamy. 188. No, moglibyśmy mieć. Co to daje? Plus 21 do inteligencji. Aha, mamy 20 do siły. 66 energii. Plus 19 regeneracji energii. Koszt zarezerwowanej energii. Redukcja do wszystkich wymagań. Nie. Dziękuję. Wracamy z powrotem, bo tutaj już nic więcej nie ma. To wracamy tam do tych niezbadanych terenów. Mianowicie idziemy w tym kierunku teraz, po tych schodach do góry, tak? Dobra. Zobaczymy, co jest na górze. Zobaczymy, co nas tutaj czeka jeszcze ciekawego. No, oczywiście sprawdzę sobie każdą odnogę. Nie zadaje dużych obrażeń, tylko on mnie chyba ogłusza jakoś na troszeczkę, ale nie zadaje dużych obrażeń na szczęście. Sterta kości, co jest w stercie kości? Miksturka, złoto. Weźmiemy wszystko i biegiem dalej. Piromantka. Dobra, halo. Piromantki to my tu znamy. Wilki mi zabijają. Paskudy. To sobie odpalmy, chociaż nie wiem za bardzo po co. Widzę kolejną fontannę. A, ci zamieniają w kamień, dobra. Ale chyba wilki były odporne na to, bo jakoś tak przeżyły, a mnie zamienił momentalnie. Żyjemy? Chyba przeżyjemy. To jeszcze do nas strzelają, ale powinniśmy to przeżyć. Ohohoho, bez takich mi tu czarodziejstw. Bez takiego czarowania. Dobra, mała skrzyneczka, w której jest trochę złota. Duży eliksir. Idziemy dalej. Cisza przed burzą. Dobra, tutaj te ci szlifierze głazów. Dziwne stwory. Dobra, tam mamy gdzieś dalej fontannę, ale ja bym sobie chciał obadać wszystko tutaj. Czy tu coś jest jeszcze?
Raczej powinna być zamknięta lokacja, raczej nie. No, raczej tutaj nic nie będzie. Tu jest zejście na dół, tam jest fontanna. My sobie to przedpole zbadamy dookoła, ale nic tu, nie spodziewam się czegokolwiek sensownego. Trochę eliksirów sobie odnowię, odzyskam, o, odzyskam sobie troszeczkę. Ten berserker jest mocny. No, berserker zadaje obrażenia takie konkretniejsze. Ale zginął. A, halo, halo, złoto to ja wezmę. Dobra, jeszcze jeden tutaj siedzi. I to wszystko, dobra. Wychodzimy. Znaczy schodzimy w sumie na dół. To są te odległe równiny. Tutaj trafiliśmy w tym momencie. To są te dziwne bestie, ale one nie zioną ogniem, pomimo tego, że wyglądają, jakby płonęły. Mamy przed sobą głębokie jaskinie. Proszę bardzo. Ciekawe, jak głębokie one są. Skoro sama nazwa wskazuje na to, że są głębokie, to zapowiada się ciekawie. No, gin. Dobra, zginął. Zbadajmy teren tutaj. Gdzieś musi być odnoga, która będzie prowadziła dalej, prawdopodobnie. No chyba, że przejście przez jaskinię jest. O, kurczątko, tutaj tego trochę jest. No dobra, jakoś po mapie trzeba się poruszać. Znaczy z mapą, żeby widzieć, gdzie byliśmy, a gdzie nie. Przede wszystkim, gdzie nie byliśmy jeszcze. Tutaj są troglodyci, dzikusy. Jedna to są głębokie jaskinie, a to drugie to jest wejście do grobowca, proszę bardzo. Tam jest jakieś wejście do grobowca. Grobowiec to z reguły jest zamknięta jakaś lokacja. No, ginąć. Może warto by było najpierw do tego grobowca się udać, a później dopiero do tych głębokich jaskiń. Dobra, głębokie jaskinie są tutaj ogólnie rzecz biorąc, także do nich możemy wrócić w każdej chwili. Najpierw zbadam... A, tu są te, które spalają. No właśnie. I one, o ile mnie jakoś tam nie podpalają za bardzo, znaczy mogę uciec, to wilki giną momentalnie. Dobra, a niepotrzebnie wilki przywołałem, bo tych podpalaczy jest więcej. No patrzcie, wilki padły od razu. Są jeszcze, tak, tu są jeszcze, dobra, to na razie wilków nie wzywamy. Bo i tak zginą szybko, a chociaż jak zdążę je zabić zanim zioną ogniem, to i wilki przeżyją. Esencja przebiegłości Lineza. Nesha, Neza. Jakoś tak. W każdym razie zabierzemy to z sobą. Ok, mniej więcej obadaliśmy całość. Tak raczej mniej niż więcej. Tu nie byliśmy, ale tutaj to raczej nic nie ma. Dobra, przebiegniemy się tak dla zasady bardziej. Żeby sprawdzić... jest tu jeden stworek. Czy on tu nie pilnuje czegoś ciekawego? Halo, nie podpalaj mnie. Dobra, pozabijał mi wilki za to. W nagrodę. Weźmiemy sobie i energię, i życie. Tu nie byliśmy. Tu nie ma nic. Chociaż to też... O, to też można zbadać do końca. Tu są podpalacze. Oj, jak mnie spowolni. Dobra, wilk nie dostał żadnych obrażeń. To miło. Tu nie ma nic. Teraz możemy iść tutaj. Zbadamy... A, tu jest ten duży. Zbadamy, co jest po tej stronie. Jeszcze odkryjemy cały teren. Pójdziemy do grobowca najpierw. Tam jest wejście do grobowca. Pójdziemy do grobowca.
Jeśli nie ma dalszej drogi, to prawdopodobnie dalsza droga jest przez te jaskinie. Tak mi się wydaje, tak na chłopski rozum to kalkuluje. Bo raczej nie przez grobowiec. Grobowiec raczej jest zamkniętą lokacją. I teraz tak, tu mamy do grobowca, a tu mamy głębokie jaskinie. Tu jeszcze coś mamy nieodkrytego. Dobra, to idziemy najpierw tu. Najpierw pójdziemy na wschód, zobaczymy taki południowy wschód bardziej. Znaczy, przepraszam, północny. Tak mniej więcej. Jakoś tu do góry się udamy, zobaczymy co jest w grobowcu, a później pójdziemy przez jaskinię. Nie wiem gdzie. To dopiero się okaże. O proszę bardzo, 3 eliksiry wyleciały z jednej skrzyneczki. Tu nie ma nic. Chyba, że do tego grobowca nie da się dostać, bo trzeba przejść przez jaskinię. Może być jeszcze taki myk, że do grobowca się nie da dostać z tej strony, że on jest gdzieś tam dalej. Zaraz się okaże. No nie, chyba to jednak będzie dało się dojść z tej strony. To gdzieś będzie. A może nie. Zaraz zobaczymy. O ile przeżyjemy. Przeżyliśmy. Tu jest jeszcze odnoga. A nie, tu nie jest odnoga. Tu jest po prostu taki cypelek. No i jest grobowiec. O, tu duchy są. Dobra, myślę, że tu będzie jakieś jedno z zadań pobocznych. Ale też mogę się mylić. Poproszę bardzo, jak to wygląda. Sale strachu. Kurczę, no i nie wiem, czy tam iść, czy... No dobra, zobaczmy tę salę strachu. Schody w dół, no tu jest jeszcze trochę dalej. Dobra, przejdziemy je całe, zobaczymy jak... Jak będzie gdzieś przejście dalej, no to się cofniemy, pójdziemy sobie tam do tamtych jaskiń i wrócimy tutaj. Ale jeśli będzie to zamknięta totalnie lokacja, zabijemy wszystkich i pójdziemy sobie dalej. Dobra, tutaj te duchy sobie siedzą. Zobaczmy, co jest po tej stronie. Duża sala, ale nie ma nic. O, dużo latadeł. Plujących i trujących. Na dodatek zabierających życie. Na wilka mi tam napadły. Jeszcze ty jesteś, chodź. Co tu jest? Tu jest duża skrzynia, a są jeszcze latadła. Proszę mnie zostawić w spokoju natychmiast. Okej. Zajrzyjmy. Czy mogę następnego wilka? Mogę. Klejnot męskości. No weźmiemy, 20 do siły dodaję. Kapliczka doświadczenia. O kurde, 3 naraz. Dwa te paski mi zostały. A tu nie ma nic już więcej. Dwa paski mi zostały do wbicia kolejnego poziomu. Będziemy mieć 38, bardzo miło. A znowu mi przycięło coś grę, niekulturalnie. To już drugi raz dzisiaj. Nieładnie, tak? Nie wiem o co chodzi. Zabili. Cierpiąca dusza, tak? Weźmiemy. I to, proszę bardzo. Reszta idzie do sprzedania. Ten pierścień też nie będzie nam do niczego potrzebny. Jest jakaś fajna skrzynia. O, no tak, pewnie. Pewnie, po kolei. Nie wszyscy naraz.
Wilk daje radę. Wilki za to na tą trucinę są odporne dosyć bardzo. No on zginął, no prędzej czy później to było do przewidzenia, że zginie. Ale na pewno są bardziej odporne na truciznę niż na ogień. Odwrotnie niż ja właśnie. Skrzynia. Dużo złota. Ja to chciałem zobaczyć mapę. Tu ominęliśmy jakieś korytarze, dobra. To idziemy je zbadać. Zejście na dół jest z tamtej strony. Jeszcze pójdziemy tutaj zobaczyć, co jest. Aha, tu nie ma nic. Tu nie było przejścia w ogóle, także nie dało się tutaj dotrzeć. Tu jedną salę ominęliśmy. Ale to jak będzie trzeba wracać, najwyżej wrócimy. Tam nie ma nic, obstawiam. Sensownego, może jest ze 2-3 stwory. Raczej nie powinno być nic. Wilk tam chyba pobiegł nawet sam. A nie, nie mam drugiego wilka. Teraz już mam. Ścieżka strachu. Dobra. To ewidentnie to jest druga strona i tędy powinniśmy iść dalej. Także wrócimy teraz do tych głębokich jaskiń. Zbadamy sobie głębokie jaskinie. Zobaczymy, co tam jest. I dopiero później tutaj będzie można wrócić. Jednak wychodzi na to, że powinniśmy udać się najpierw tam, a później dopiero tutaj. No, ale kto wiedział. Za to tutaj sobie odwiedzimy jeszcze tę ostatnią komnatę, którą opuściliśmy wcześniej. Której, no tak jak mówiłem, jakaś skrzyneczka jest. Może coś ciekawego wypadnie. Raczej nie sądzę. Dużo życia mi zjadło mimo wszystko. Eliksir zdrowia i jeszcze jeden. Także na razie do kupca nie musimy iść, bo to co zużywamy, to w sumie dostajemy z powrotem. Może nie jeden do jednego, ale jednak dalej mamy 80. Zaczynaliśmy odcinek, mieliśmy 100. Dobra, my tu jeszcze pójdziemy. Jakaś ścieżka strachu nas interesuje. Na pewno tu wrócimy. Ale najpierw pójdziemy do tych głębokich jaskiń. Zobaczymy, co jest w głębokich jaskiniach. Może tam jest jakiś jeden z tych questów do zrobienia. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Możemy schodzić na dół. Głębokie jaskinie. Dzień dobry. No widzicie, już jest quest. Strażnik urny, to też jest jakiś stwór do zabicia. Ohohoho, pane, nie wszyscy naraz, po kolei. Dobra, wilki uruchomione, także powinny trochę pomagać. Strażnik urny. Damy radę. Damy radę. Coś wypadło, ale... Ale nie pojawiło się na razie. Zobaczymy za chwilę. No, tu biegnie jakiś. Jeszcze jeden. Nic się nie pojawiło więcej. Dobra. Tu odkryliśmy mapę całą? Bo tak biegłem, ale nie przeobserwowałem. Dobra. Wszystko wiemy. Schodzimy niżej. No i tutaj pewnie w tej sali wygląda, jakby było coś. Krog bezzębny. Bestia. No kurde, temu mało życia schodzi. Szczęście nie jest jakiś za szybki. Ale wilk mi zabił momentalnie. Aha, nie jest za szybki, proszę bardzo. Ale za to zadaje duże obrażenia. O, proszę. No i co, zabije mnie? Idziesz po schodach. O, ty dziadu. Szczęście powoli. Wracasz? Chodź. Chodź do mnie. Pobawimy się w kotka i myszkę. Chodź.
Jeszcze ze trzy razy cię ogarniemy. Nawet bez wilków. Już mógłbym przywołać jakiegoś. Zawsze to będzie podgryzał. On i tak koncentruje się najbardziej na mnie. Chodź, chodź. O, padł. Dobra. Padł. I co? Czy on coś... Tajemnicza urna, właśnie. On coś tutaj musiał trzymać. Co jest w tajemniczej urnie? Wypadło popielaty proch. Zanieś prochy ledzie. Mógłbym. Kapłanka Leda powiedziała, że jest w stanie przygotować z tych prochów potężny eliksir. Mógłbym, tylko nie wiem gdzie. Dobra, zobaczmy, gdzie możemy je zanieść. Nie pamiętam, gdzie ona była. Równiny Osądu. Dobra, to jest ostatni portal, także myślę, że tutaj była. Jest. Tutaj jest, także jak już jesteśmy tu. Jak jesteśmy tutaj, to w ogóle sobie ogarniemy cały ten temat. Czyli tak. Skrzyneczka. Czy to mamy? Tak, mamy. Będziemy mieć całe. Czy takie coś mamy? Mamy. I czy koło zębate mamy? Mamy. Dobra. Sobie połączmy. Okej. Takie coś mam? Nie, nie mam jeszcze takiego czegoś. A co to daje? 35 zdolności do obrony. Może to gdzieś było potrzebne do któregoś. Ale nie wygląda, jakby było do któregokolwiek z tych potrzebne. Dobra, i to tu. Trochę tego nazbieraliśmy. Gitara, to jest jedna sprawa. Teraz idziemy... A, tu mamy dwa questy. Teraz idziemy do niej. Leda. Prochy z Turenkiego. Nie sądziłam, że kiedyś się zobaczę. Ceremonia jest dość prosta, proszę. O, to twoja nagroda. Dwa punkty umiejętności i 34 tysiące punktów doświadczenia. Ale punkty... Aha, może... Tutaj dostaliśmy dwa punkty umiejętności. O, proszę bardzo, jak wpadnie level, to wbijemy 16 i będzie można sobie wziąć tę nimfę. Dobra, na razie poczekamy. Odpalić, będziemy mogli zobaczyć, jak ona wygląda i co ona robi ciekawego. Lustro psyche, dziękuję, niech spojrzę. Ach, on jest więziony. Erato wrzuciła go do mrocznego dołu, którego strzegą cyklopy i inne potworności. Proszę, ocal Orfeusza. Dzięki mocy zawartej w lustrze otworzę ci portal bezpośrednio do niego, lecz miej się na baczności, gdyż strzecha tam niebezpieczeństwo. Proszę, przyprowadź go do mnie. Co, idziemy do niego od razu? No dobra, no skoro nam otworzy portal. Idziemy. Zobaczymy, co tam się wydarzy. Mała skalna jaskinia. Co to jest? Dwa cyklopy jakieś, okej. Oho, halo. No, to będzie ciekawa walka. Przynajmniej jednego by się przydało zabić. O kurde. Będziecie wracać? Dobra, wracacie na szczęście. Będziemy się z wami bawić w ciuciu babkę. Och, szlak. Uciekaj. Dobra, nie daj się zabić. O kurde. No, nie mogę się ruszyć. Nie mogłem się ruszyć. Chyba coś z klawiaturą mi się porobiło. Nie mogłem... O, widzicie? Znowu się zablokowałem. Nie mogę się ruszyć. Czekajcie. O co chodzi z tym? O, i teraz dopiero się mogę... Co jest grane? Coś się porobiło. Coś się porobiło z...
z klawiaturą mi zablokowała się. Dobra, wracamy do nich. To jest techniczny jakiś problem, a nie damy się tak łatwo. Nie. Dobra. Nie damy się tak łatwo. Coś mi się rozłączyło na tym, na hubie z USB. I przestała działać klawiatura. Znaczy nie mogłem się ruszyć tym postacią. Dobra, zobaczmy. To jest nasze doświadczenie w ogóle, także zgarnijmy sobie. Niestety tych kolesi będzie trzeba na nowo zabić prawdopodobnie, oczywiście. O kurde. Wpadać. Dobra, idźcie sobie. Nasz szlak. Może pojedynczo. Chodź. Jesteś sam. Dobra. Rewanż za to, że mnie zabiliście wcześniej. Ale dwóch na jednego to jest oczywiście banda łysego, wiadoma sprawa. Lecimy z drugim. A, dostałem strzała. Jakie masz to puknięcie? Dobra, może niepotrzebnie uciekałem od nich. Może nie musiałbym uciekać. Jakbym stał pod nimi, to może nie zadawaliby takich obrażeń. No dobra, nieważne. Ważne, że nie żyją. Mówię, problemy techniczne za pierwszym razem spowodowały, że padłem, ale to zdarza się. Portal i znajdź, przejdź przez portal i znajdź Orfeusza. No to znalazłem. Teraz co? Wracamy. To jest Orfeusz, rozumiem. Czy taki portal? Ja nie wiem, czy to był portal, bo po prostu my przeszliśmy przez jakieś takie drzwi. Dobra, możemy porozmawiać. Orfeuszu, zostań ze mną, kochany. Razem pokażemy wszystkim, że miłość jest silniejsza. Niż każda broń. Dziękuję ci za przyprowadzenie do mnie mojej miłości. Proszę bardzo. Zwój Furii Niebies dostaliśmy. 34 tysiące punktów doświadczenia. Kiedy nie udało mi się przywrócić mojej ukochanej do świata żywych, przemierzałem świat śpiewając lamenty. Każdy, kto usłyszał moją pieśń, nie mógł powstrzymać łez. Szukałem odosobnienia i dlatego rozbiłem obóz u stóp Helikonu, by móc wyśpiewać niebiosom swoje smutki. Lecz mimo wszystko ktoś słyszał moje pieśni. Muzy, kiedy już nie mogły znieść mojego smutku, wysłały Erato, by mnie pocieszyła. Ale ja nie chciałem żadnej kobiety, nawet bogini poezji. Pragnąłem tylko mojej Eurydyki. Kiedy jej to powiedziałem, nie była zbyt szczęśliwa. No dobra, taka to historyjka. Zanim tam wrócimy, to jeszcze podejdziemy do kupca. Oczywiście uzupełnimy sobie miksturki, bo już trochę sobie zużyliśmy. Dobra. No i możemy posprzedawać. To dostaliśmy, zwój Furii Niebios. Zostawmy to. Już trzeci zwój jakiś. Co on daje? Przyzywam moc rozszalałych niebios, które porażają wszystkich znajdujących się w pobliżu wrogów. Może by te zwoje używał. Dobra, mamy znowu 100. Zwój Furii Niebios. Może zobaczmy, czy to nie było potrzebne do któregoś... Do których z tych esencji? Pocisk żaru? No nie. Zwój Wiedźm Burzy tutaj mamy. Czy ja to będę nosił? Na razie będę nosił. Mam dużo miejsca w plecaku. Nie zbieramy rupieci, to możemy to nosić. Dobra, wracamy do naszego portalu. Tutaj zadania wykonaliśmy, porobiliśmy.
Został jeszcze skarbiec Hadesa, informator i Admetus wśród umarłych. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze mamy trochę czasu. Spróbujemy przejść dalej. Sale strachu. Okej. Musimy przebrnąć przez salę strachu, tak? O, wiki mi pozabijali. Nieładnie z waszej strony. Ja już dzisiaj umarłem dwa razy. Ja już dzisiaj padłem dwa razy. Raz przez niedocenienie przeciwnika. No i nierozgrzanie się jeszcze, bo ledwo zacząłem grać, a już mnie zabili. A dwa przez trochę problemy techniczne, jakby nie było. Co nie zmienia faktu, że mnie zabili. Teraz wy. Dobra, może drugiego wilka by zawołał. Sale strachu. Dobra, spróbujemy tę salę strachu przejść. Zobaczymy, jak to duże jest, rozległe. Trochę czasu na tego Orfeusza poświęciliśmy. Niedużo, ale... Czy ja do niego strzelam? Nie jakoś szczególnie dużo, no ale chwilę było trzeba tam pobiegać. Dobra, jeszcze ty. Esencja mrozu tartaru. Bierzemy. To jest pozamykane. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Proszę tu za mną nie latać. Wilki żyją. O tak. Słabo, słabo, ale jeszcze się trzymają. Jeszcze chwilę pożyją pewnie. No gdzie uciekasz? Chodź. Tu jest jakieś zejście kolejne. Sale strachu. Pójdźmy, zobaczmy, co jest tu. Uciekaj, uciekaj. No, wpadł level. Proszę bardzo, wpadł level. Akurat nam się życie odnowiło. Fajnie. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja, gdzie dotrzemy i gdzie nas się pojawi następna... O ty kurde, następna fontanna. Bo jeśli gdzieś niedaleko, to jeszcze tą nimfę zobaczymy. A jeśli się okaże, że fontanna będzie jeszcze kawałek drogi, będzie trzeba kończyć odcinek, bo już zostało do 15 może minut maksymalnie. O, klej. Nie to chciałem, klejnot chciałem. To mi jest do niczego zupełnie niepotrzebne. To nimfę zobaczymy w następnym odcinku. Ale taki jest mój plan, żeby tę nimfę teraz sobie dodać. Berserker. Takie te obrażenia. Pojedynczy nie za... O, chociaż cofam, co powiedziałem. Na końcu mnie uderzył konkretniej. Jadą. Jadą, biegną. Lecą następni. Dobra, teraz miksturka. Idziemy dalej. Kolejny padł. No ciekawe, jak daleko jest, jak duże są te sale strachu wszystkie. Ile ich jest właśnie? To jest pytanie podstawowe. Jak dużo ich jest? Kolejna esencja. Zabieramy. Teraz was. Tutaj spróbujemy zabić. Schodzimy dalej. A? Schodzimy dalej. 38 poziom w ogóle mamy. Tak się miło składa, że mamy 38 poziom, już prawie 40.
Trochę tego nastukaliśmy już. Trochę tych punktów doświadczenia się nazbierało. Pstryk, zobaczmy co jest tutaj. Złoto. Wypad, bo tych questów zrobiliśmy dzisiaj ze 3. Poboczne, bo poboczne, ale... Chyba 3. Ale jakby nie było, to z nich dosyć sporo punktów wpadało. Tego Orfeusza się nie spodziewałem, bo ja nie wiedziałem, że ten quest jest tam odblokowany. No. Wy tutaj pluje. Chcecie mnie zabić. Wilka mi zabiły za to. Ustawmy kolejnego. Strzela tymi kurde kulkami. Dobra, zginął. Wyjście. Tam jest wyjście. Zaraz się okaże, gdzie wyjdziemy. O, tak, o pewnie. On taki mi rzuca, albo ktoś tutaj. Któryś z nich. A może ta wiedźma? No właśnie. Ona tam wcześniej też była. Dobra, rzućmy okiem w tę stronę jeszcze. Nic chyba nie ma? A nie, są. Są śmierdziele zielone. Znaczy one są niebieskie, niebieskie, co ja gadam. Czerwone, tudzież różowe, jak zwał, tak zwał, w każdym razie. Zielonymi grutami strzelają. Które są, powiem wam, troszkę groźne. O, zwłaszcza jak jest ich dużo. O, ledwo. To zatrucie nas mało nie zabiło. To zatrucie nas mało nie zabiło, wilki to zabijało. Tak trzeci raz zginąć w jednym odcinku, to powiem wam, na początku, w środku i na końcu. Niefortunnie by było, cierpiąca dusza, zabieramy. Tu jest skrzynia, oni skrzyni wybronili. Dlatego w takiej ilości siedzą tu. Skrzynia nie z tego świata na dodatek. Dobra, zobaczmy co jest w skrzyni z nie tego świata. Złoto, to na pewno. Drapieżny dorator płomienia. Zobaczymy zaraz, co to jest. Tego nie chcę, to zabierzemy. Włócznia, no włócznia fajnie. Tutaj wcześniej włóczni używaliśmy, ale nie używamy już teraz, także i tak pójdzie do sprzedania. Dobra. Czyżby to było wyjście naprawdę gdzieś na zewnątrz? Ale to jeszcze nie koniec. Zobaczmy, gdzie to wyjście prowadzi. Tak jest. Tu jest Scylas, portal do wieży osądu i fontanna reinkarnacji. Tu gdzieś też jest. Mamy fontannę, proszę bardzo. Fontanna odpalona. Tu jest jakiś... A, tu jest portal. Czyli jesteśmy w wieży osądu. Proszę bardzo, blokowała się kolejna miejscóweczka. Okej. Tu jest kupiec, któremu możemy sprzedać... W sumie dużo tu nie możemy sprzedać. To możemy sprzedać i możemy kupić 10 miksturek. A do tego sobie mogę strzelać, proszę bardzo. Nie potrzebuję za bardzo, ale wieża osądu jest tam. Czy my do tej wieży zdążymy jeszcze dotrzeć i coś tam zrobić, czy już jest bez sensu? O kurczę. O kurczę. Nie wiem, czy dobrze tu weszli, że tu weszliśmy, bo już naprawdę niedużo czasu zostało odcinka. A ja się władowałem w taką miejscówkę. Nie widać, żeby tu były jakieś fontanny. A, poplątamy się trochę, jak nie zginiemy. A może się tak stać.
A może się tak stać. Poplątamy się trochę, zobaczymy co tu się dzieje i najwyżej wrócimy tu w następnym odcinku. No kurczę. Wilki giną, tutaj wilki giną bardzo szybko. Okej, jeszcze jeden. Mała skrzynka. Kostur płomienia. No weźmiemy, bo zielony, ale nam niepotrzebny. No, wydaje mi się, że ta lokacja jest dosyć mocno rozbudowana. Schody w dół. Istnieje opcja, że na dole będzie kolejna fontanna reinkarnacji, ale niekoniecznie musi być. Niekoniecznie musi być. Dobra, uciekliśmy tym śmierdzielom, ale i tak nas tutaj mocno uszkodzili. Najwyżej zbadamy pierwszy poziom. Dojdziemy do tych schodów, a w następnym odcinku, jeśli tam nie ma fontanny, to w następnym odcinku tylko przebiegniemy się przez ten poziom. I pobiegniemy na drugi od razu. Ja tym mnie proszę tutaj nie strzelać. Nie dam się tak łatwo zatruć. Kolejne stwory. Jest tych stworów tu dużo. Zatruł mnie. Ale żyjemy. Dobra, idziemy dalej. Tam mamy schody w dół. Ale ja bym chciał jeszcze zbadać te wszystkie miejscówki tutaj. A już mamy bardzo niedużo czasu. No chodź, chodź. Nie pluj tym. Bo to zadaje sporo obrażeń, na dodatek zatruwa. Tu są jeszcze dwa. Okej, zwiedzimy sobie całe piętro i najwyżej mówię w następnym odcinku. Jeśli nie ma tam fontanny na dole, to skończymy odcinek przy fontannie. A w następnym... Aż kurde. Siadałem zrobić trąbę, zagapiłem się. A w następnym odcinku po prostu przebiegniemy ten poziom tutaj bardzo szybko. I pobiegniemy od razu na drugi. Jest jeszcze jedna skrzynka do ogarnięcia. Okej, zajrzyjmy. Nie wskrzeszam wilków, bo jak widzicie dosyć szybko padają, także bez sensu to jest. Okej, zwiedziliśmy całe, możemy teraz podejść tam. I zejść na dół. Znaczy tu są jeszcze stwory oczywiście. Wyciągniemy je tam po kolei. Skończyło się wyciąganie po kolei. Aj kurde. O szlak. Zdążymy wypić miksturkę. Oj, ale jeszcze strzela tym dziadostwem. No giń, nie mogę cię trafić. Zobaczmy co jest tutaj.
Jest fontanna, trzecia kraina. Jest fontanna, także bardzo dobrze się składa. Rozumiem, że to jest fontanna reinkarnacji, ona się uruchomiła. Ok, cofniemy się tutaj troszeczkę, żeby nas tu nic nie przeatakowało. Stąd zaczniemy następny odcinek. Do kupca może podejdziemy, może nie. Ale na razie nie ma takiej potrzeby, także myślę, że następny odcinek zaczniemy od razu prosto z tego miejsca. Najpierw oczywiście w następnym odcinku zobaczymy sobie tę nimfę. Zostawię to już na następny odcinek, dodamy 5 punktów umiejętności, czyli dodamy tutaj 3 i 2 będą na nią. Zobaczymy, jak wygląda, jak się zachowuje, a później będziemy badać dalej te dziwne jaskinie tutaj. Czy to nie jaskinie, jakieś takie dziwne komnaty w trzeciej krainie. Dobra, ale na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki, komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!